Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje. Budowa trasy Łagiewnickiej zbliża się wielkimi krokami. Ogłoszono właśnie przetarg na jej zaprojektowanie i wykonanie. Tak zwana trzecia obwodnica będzie biegła od ulicy Grota Roweckiego do skrzyżowania z ulicą Beskidzką i Halszki. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest linia tramwajowa łącząca Kurdwanów z Zakopianką. Termin składania ofert to 4 października. Myślę, że po weryfikacji wszystkich zgłaszających się do końca roku uda nam się uzyskać wybór wykonawcy, podpisać umowę, a później już etapy projektów oraz etapy realizacji inwestycji. Jednym z kryteriów było właśnie kryterium, którym do kiedy oczekujemy wykonania dokumentacji i to jest sierpień lub wrzesień 2017, tak żeby gdzieś myślę na przełomie 2017-2018 rozpocząć pracę już na budowie. Jeżeli mieszkańcy by mieli w stosunku do procesu realizacji, do zapisów decyzji, do zapisów przetargowych, jakiekolwiek uwagi, my oczywiście zapraszamy do składania wniosków do nas. W miarę możliwości będziemy je wszystkie brali pod uwagę. Nie ukrywam, że zależy nam na zarówno dobrej współpracy z mieszkańcami, jak i przede wszystkim na w miarę bezproblemowej realizacji tej inwestycji. Stare przeżarte rdzą kontenery mieszkalne, zapadająca się podłoga, upał panujący w środku. Tak wyglądał szpital dla zwierząt w schronisku przy ulicy Rybnej. Ale to na szczęście już przeszłość, bo lecznica zyskała nowe oblicze. To są normalne warunki, takie szpitalne, porządne cele z koicami, z pełną aparaturą salowo-operacyjną. W tej chwili ten szpital przede wszystkim będzie zaopatrzony w bardzo profesjonalny sprzęt. Dlatego, że mamy 2 aparaty USG, mamy bardzo dobry zakupiony aparat RTG, mamy kardiomonitor, mamy pompy infuzyjne, mamy klatki ojomowe, w których zwierzęta mogą być poddawane transfuzjom, jak również podawany jest im tlen. Także szczególnie, jeżeli to są zwierzęta powypadkowe, ma to ogromne znaczenie. Ja oglądałem w zasadzie całe schronisko, nie tylko szpital, ale także kotłownie, dach, wszystkie te rzeczy, które wymagały takiego jak najszybszego remontu, to jeszcze będzie kontynuowane w następnych latach, także żeby oddać to schronisko takie, jak trzeba. Rower miejski 4. generacji ma już swoją nazwę. Krakowianie wybrali spośród 4 propozycji tę, która ich zdaniem najlepiej będzie pasowała do miejskich jednośladów. 52% respondentów opowiedziało się za nową nazwą Wawelo, czyli można powiedzieć więcej niż połowa, tak? Bezkonkurencyjny zwycięzca. Także to nie była jakaś walka pomiędzy Wawelo a Krakowelo, która była drugą nazwą, ale to ona była 20 parę %. Później był ten skrótowiec RMK, nazywany również Rumakiem. On miał trochę poniżej 20%. No i najmniejszą popularnością cieszyła się nazwa Bicyklik, która była osobiście, powiem, moim faworytem. Jeśli właściciel tego nowego roweru miejskiego, czyli firma BikeU, nie zdecyduje się na zmianę tego, co jak zadecydowali tak naprawdę mieszkańcy, to nowy rower publiczny w Krakowie będzie się nazywał Wawelo. I będzie się tak nazywał przez najbliższe 8 lat, a może już w nieskończoność. Za niespełna tydzień w szkołach rozbrzmi pierwszy dzwonek. W szkolnych ławkach zasiądzie ponad 40 tysięcy uczniów krakowskich podstawówek. Na lekcje będą dojeżdżać za darmo, bo 1 września wprowadzona będzie dla nich darmowa komunikacja miejska. Konieczne jest posiadanie legitymacji szkolnej wydanej przez szkołę. To będzie swego rodzaju bilet do poruszania się po komunikacją miejską i aglomeracyjną. Obowiązuje to zarówno w dni tygodnia robocze, jak i w weekendy, więc jest to, no, myślę, spore ułatwienie dla osób, dla młodzieży i dzieci podróżujących po Krakowie. Żniwa już się zakończyły, a to znak, że czas rozpocząć dożynki. W Skotnikach na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7 w sobotę dożynki miejskie rozpocznie msza święta o godzinie 14. Zaraz po niej rozpocznie się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, a wieczorem na scenie pojawią się trubadurzy. Wawel, sukiennice, rynek główny czy nowa huta będą w ten weekend na sprzedaż. Każdy, kto będzie chciał stać się milionerem i kupić stolicę Małopolski, powinien stawić się w centrum kongresowym ICE Kraków w niedzielę. Tam odbędą się rozgrywki kultowej gry Monopoly.
co się będzie działo. No oczywiście gra planszowa Monopoly, edycja krakowska, specjalna, wydana właśnie z okazji specjalnej, czyli 80. urodzin Monopoly na świecie. A na planszy Monopoly edycji krakowskiej znalazły się m.in. słynne zabytki, świetlnice i kościół Mariacki, ale także bardzo nowoczesne obiekty przedstawiające Kraków z trochę innej strony. M.in. właśnie Centrum Kongresowe Ice Kraków na tej planszy się znalazło i był to wybór Krakowia. Startujemy punktualnie o godzinie 15, a co jest atrakcją dodatkową, warto dodać, że przyjedzie do nas we własnej osobie sam pan Monopoly. Będzie można sobie zrobić z nim zdjęcia, nakręcić filmiki i puszczać w media społecznościowe. Serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.